Siemanko, z tej strony Pipidor, mam 23 lata i w ciągu tych 23 lat cztery razy przekroczyłem granicę Polski. Cztery razy byłem gdzieś poza Polską, czy to dużo, czy to mało, zależny od kontekstu, zależny od standardów każdego człowieka. Jednak na pewno byłem na Węgrzech, byłem. Na Słowacji, byłem w Grecji oraz byłem także na materacu sponiewierany po dwóch kwasach i czterech wiadrach kiedyś na imprezie, leżąc całą noc i przebierając z każdym mrugnięciem przeróżne wymiary, nie wiedząc na jakiej planecie się znajduję. Podobne rzeczy odbywały się też pod wpływem DXM, gdzie właśnie w ciągu nocy sobie zarzucałem takie specyfiki, no i również nie wiedziałem za bardzo gdzie jestem, łączyłem również te dwie substancje, także jeżeli chodzi o podróże fizyczne, mam małe doświadczenie, jeżeli chodzi o podróże astralne, mam dość duże, nie mógłbym być nazywanym głównym bohaterem tej historii, nie ukrywam. Jednak, jeżeli chodzi o podróże, bo właśnie to będzie temat dzisiejszego odcinka, mam dosyć mieszane uczucie co do tego tematu. Może teraz już nie jest mieszane, ale w przeciągu całego swojego życia na pewno mocno to zdanie zmieniałem. I ja na pewno, jeżeli chodzi o moje pogl poglądy odnośnie takich wycieczek, jakichś wakacji, podróżowania, bardzo, ale to bardzo mocno różni się od mojej mamy, z którą mieszkam. Bo moja mama przykładowo ma totalnego pier na punkcie podróżowania musi co najmniej raz w roku, ale zazwyczaj częściej ze swoją psiapsi psi wyjeżdżać na jakieś jedno dwudniowe, czasem trzydniowe wycieczki gdzieś za granicę z przewodnikiem, co nie do końca mi się podoba, w sensie ja totalnie jakbym gdzieś jechał za granicę, to wolałbym mieć wolną rękę, a nie być jakby prowadzonym przez przewodnika, wolałbym sobie zwiedzać tam wszystko, co się co się święci, pytać różnych osób, jak byłby to jakiś e, kraj, w którym można by się dogadać po angielsku albo może po polsku nawet no to wtedy wiesz, tacy turyści mogą ci coś fajnego pokazać, coś doradzić i pójdziesz za ich głosem a nie pójdziesz w takie najbardziej zatłoczone, najpopularniejsze miejsca, do których zazwyczaj przewodnik cię kieruje co, nie? No ale jeżeli chodzi o sam temat takich podróży, no to popatrzcie. Um... Ja właśnie zawsze wychodziłem z założenia, że okej, okay, fajnie byłoby zwierzyć sobie cały świat, fajnie byłoby zrobić cosplay cajerowskiego, zdjąć sobie buty, zdjąć sobie skarpetki i zrobić tip top dookoła kuli ziemskiej. Byłoby to spoko, byłoby to satysfakcjonujące jak najbardziej. Jednak czy było to kiedykolwiek w przeciągu mojego życia jakimś wielkim priorytetem, jakimś głównym celem, do którego ja chcę y, zmierzać? No nie do końca. Bo wiesz, postawmy się z perspektywy mojej mamy, która. Och, nie zliczę ile razy w przeciągu mojego życia Mówiła mi głupie rzeczy w stylu Eee, komuś, przecież jesteś tak młody I jest krótka Weź, że weź swoją dziewczynę i pojedź tu, tam. Przecież tak sobie mardujesz to życie, tylko czytasz te książki, one cię tak ogłupiają. Zamiast tego mógłbyś wybrać 3-4 tysiące, i pojechać sobie na kilka dni za granicę i wrócić jeszcze z nadwagą. Czemu czemu tak sobie tracisz życie? Mordo, debilu, debilu, patrz, patrz co ja robię, idę, a z moją moje teraz do Albanii. A ty co, a ty co, idioto, będziesz dalej siedział i był produktywny? Proszę, masz 23 lata. To jest nie do pomyślenia, tak będziesz tego żałował w przyszłości. Tak głupie gadanie jednak uważam, że rozumiem jej punkt widzenia. Rozumiem, że dużo osób ma takie poglądy, tak samo jeżeli chodzi o przeróżne imprezowanie, że. He, 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 jesteś najbardziej witalny w takim wieku 20 lat około i powinieneś to wykorzystać, powinieneś wykorzystać, że teraz jesteś energiczny, masz powiedzmy dobry wygląd, orsą awesome shit i wiesz, możesz jakby się zabawić, a później obowiązku więcej na Ciebie spadnie. No ja, jest, ja troszeczkę kłócę się z takimi poglądami na ten moment, bo uważam, że już zdobyłem na tyle wiedzy, że... Mam bardziej racjonalny punkt widzenia, jeżeli chodzi o takie podróżowanie czy imprezowanie, jeżeli właśnie chodzi o przekładanie krótkotrwałej terminowej, <laughs> jeżeli chodzi znaczy się o przekładanie długoterminowej korzyści przed właśnie krótkoterminową, czyli właśnie taka zabawa, czy podróżowanie. I podróżowanie oczywiście nie jest tylko i wyłącznie czymś złym, czymś, wiesz, opartym na pustej stymulacji, jak najbardziej ma wiele pozytywów i tym się właśnie dzisiaj zajmiemy. Bo popatrzcie. Ja kiedyś uważałem, że nie ma co jeździć do innych krajów, wolę sobie oszczędzać pieniądze i wydawać na coś, co e, będzie wartościowe dla mojego rozwoju, no wcześniej jeszcze może oszczędzałem i wydawałem bardziej pieniądze na rzeczy typ, w stylu kompik nowy, gierki. Buty. No to, to są czy takie wiesz, wydatki materialne, które Twoje szczęście, Twój baseline szczęścia jedynie obniżają, a nie poprawiają Twojego życia, ale na szczęście już taki nie jestem i teraz rzeczywiście wydaję pieniądze głównie na swój rozwój. Um, no ale ale popatrzcie. Wolałem kiść te pieniądze oszczędzać i wydawać na wartościowe rzeczy, ale później ogólnie, jak już się zapoznałem z tematyką biznesu, finansów, w co warto. Inwestować, nazwijmy to, pieniądze, i czy warto oszczędzać, czy nie, no to przez chwilę, przez kilka miesięcy zmieniłem zdanie o podróżowaniu, ponieważ dowiedziałem się z przeróżnych lektur, z przeróżnych podcastów, odcinków, że najlepsze sposoby spożytkowania Twoich zaoszczędzonych pieniędzy to wydanie ich na zaoszczędzenie czasu, na przykład kupując jakiegoś Ubera kupując swego e, kucharza, który będzie Ci gotował coś, przez co nie będziesz musiał tyle czasu przeznaczać na zakupy, na gotowanie tego, jakiś catering ewentualnie, outsourcing zadań, jak nie wiem, nagrywasz na YouTube to montażystę sobie kupi, masz więcej czasu na produktywność i to się jakby bardziej opłaca, nie, bo czas jest taką wartością, która, no, no, no wiesz, jak już minie, no to co z tym zrobisz, no... Będziesz tylko i wyłącznie mógł pluć sobie w brodę, że nie wykorzystałeś dobrze tego czasu, bo jest to ograniczony zasób. No i e, druga taka najważniejsza rzecz, na którą można pieniądze wydać, to informacje w postaci książek, kursów, jakiś, mentoringu czy jakichś takich po prostu rzeczy, które zwielokrotnią Twoją wiedzę. Bo zazwyczaj takie droższe produkty sprawią, że ty się bardziej zaangażujesz w to niż jak. Uczysz się z darmowej wiedzy, co nie znaczy, że darmowa wiedza jest zła. No ja nie jestem jakimś, wiesz, gościem, który ci powie, dobra, kurwa, bana, kupuj mój kursik, bo kurwa, mam tutaj Ciebie produkty, tylko na to się opłaca wydać pieniądze. No w sumie mogę tak powiedzieć, dawaj kaskę śmieciu, jebany. Nie no, ale tak całkowicie szczerze, to e, później się dowiedziałem, że to są takie dwie główne rzeczy, na które najbardziej się opłaca spożytkować swoje zaoszczędzone pieniądze, ale. Później doszły mnie słuchy z przerodnych źródeł, że akurat zaoszczędzenie pieniędzy i wydawanie na podróże, na wycieczki, które właśnie mogą Cię zregenerować, które mogą poprawić Twoje relacje, przykładowo z rodziną, z partnerką, czy z kim tam byś jeszcze chciał, czy może nawet z madką naturą, z przyrodą, no to też są one właśnie dobre. Też są to dobrze spożytkowane finanse. Jednak, no, popatrzcie. Teraz troszeczkę moje poglądy się pozmieniały, ponieważ typowa osoba, która Jedzie na jakieś wakacje, na jakiś urlopik za granicę. Myśli sobie, że hum, 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 jestem przepracowany i teraz by odpocznę. Będę sobie spacerował, będę zwiedzał cały kraj, który mi tam pokaże przewodnik, albo pokaże mi droga mojego życia kierując się intuicją, jak będę bez przewodnika i wrócę szczęśliwy. A w praktyce wygląda to w 90, może nawet 9%, tak, że jedziesz do takiego kraju, jedziesz na jakiś all-inclusive i uh, 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 pina colada, ale się napije. O, uh, co tam jeszcze macie za drinki? uhu, uh, uh, ale tutaj macie fajnych, widzę, stół szwedzki. Tyle fajnych potraw do wyboru. Hmm, hmm, hmm na no to się napie. Jak za darmo? Przecież ja z Polski przyjechał. No i wiesz, żresz wszystko. Potem nie masz energii na nic. Zapewne nie było to zbyt zdrowe jedzenie, więc też to Twoją produktywność w dłuższym rozrachunku zniszczy. Ale najbardziej. Zaszkodzi to twojej dopaminie, twojemu baseline dopaminy, który jest później przestymulowany, ponieważ dopamina cieszy się z nowości, i zawsze jak jesteś w jakimś nowym kraju, no to zaczynasz zwracać uwagę dużo bardziej na różne takie boźce, na które byś nie zwracał uwagi w swoim rodzinnym kraju ojczystym. Ponieważ wiesz, w Polsce przykładowo mieszkasz sobie nawet w jakimś mieście zatłoczonym obok rynku, powiedzmy, i wszędzie auta robią! Fium! Tramwajer robią wziął i nie, zwracasz, nie zwracam na to jakiejś wielkiej uwagi. Możesz sobie spać spokojnie, bo już się do tego przyzwyczaiłeś. I jakby okej, okay, hałas taki chroniczny zawsze będzie oddziaływał na podbicie twojego kortyzolu, hormon stresu, to jest hormon, czy neuroprzekaźnik, nie wiem, niech mnie ktoś poprawi, ale chyba hormon. No, to, to, to wpływa na to, że. Twoja psycha będzie na gorszym poziomie, będziesz bardziej zestresowany, ale w jakimś stopniu organizm się do tego przyzwyczaja, bo organizm człowieka to mistrz adaptacji. No ale w chwili, gdy ty jedziesz do jakiegoś takiego innego kraju, no to. Twoja fizjologia, twoje wszystkie zmysły zwracają uwagę na cały krajobraz, że wow, ale to jest pięknie. Gdybyś już tam był miesiąc, totalnie byś miał to głęboko w poważaniu, ale nagle wszystko jest nowe, wszystko takie atrakcyjne. Wow, jakiś nowy zapach, ale tutaj jest rześkie powietrze, nie to co w tym sosnowcu, nie? I ogólnie wszystko bardziej doceniasz. I tak samo, jeżeli chodzi o dźwięk. Gdy tam, powiedzmy, jesteś w jakiejś kwaterze, w jakimś hotelu, w zatłoczonym miejscu, to nie będziesz mógł spać, bo cały czas twoja fizjologia będzie wystawiać ucho, patrz, mam odstające ucho, nieźle, nie? I rejestrować te dźwięki o dużo większej intensywności niż normalnie, dlatego, że to jest nowe i dopamina jest bardziej podbita, masz zawężony obszar skupienia i skupiasz się cały czas na tym dźwięku, jak próbujesz usnąć i... Kosztem tego może być to, że się nie wyśpisz. Nie wyśpisz się też bardzo często dlatego, że możesz doświadczać jakiegoś jet laga, czyli sytuacja, gdzie przemieścisz się tak szybko na przykład samolotem do innego kraju, a fizjologia nie jest przystosowana do tego, żeby właśnie, wiesz, ludzie mogli przemierzać tak duże odległości w tak krótkim bloku czasu i przez to nie możesz skorelować swojej wewnętrznej fizjologii, swojego rytmu dobowego z miejscem, Słońca na niebie, który jest w innym kraju, ponieważ twoje ciało jest przystosowane do tej strefy czasowej, która była w tamtym, twoim ojczystym kraju, nie? I nagle twoje ciało ma takie. Oh, shit, to mam być teraz senny, czy rozbudzony, i nie wiesz, co się dzieje, nie? temat Jet Lagu jest dosyć skomplikowany, i za bardzo tego na, na kanale nie poruszam, bo nie, nie, nie czuję się kompetentny na tyle, że mógł to dobrze wytłumaczyć, no ale wiem, że jeżeli tam jesteś w innym kraju, powyżej. 72 godzin czy 48, chyba 72, to warto się zastosować do godzin, które są w kulturze tego kraju, w którym aktualnie się znajdujesz. A jeżeli jesteś mniej niż te 72 godziny w tym kraju i potem wracasz sobie do Polski czy gdzie tam mieszkasz, no to wtedy warto jednak być na tym harmonogramie godzin, które ludzie wykonują w. W Polsce mam na myśli, wiesz, jakieś takie godziny jedzenia, wstawania, kładzenia się spać, ćwiczeń i w ogóle. No, ale w innym kraju może to się pozmieniać i twoja jakość snu no będzie zaburzona. I patrzcie, ty w takim kraju, jak sobie pojedziesz do niego, bardzo często będziesz się skupiał tylko i wyłącznie na podbijaniu tej dopaminy, mimo że miałeś szczere dobre intencje, aby się zregenerować, aby wrócić z naładowanymi bateriami, a Okaże się, że wrócisz z bateriami wyjętymi z pudełka na zużyte baterie, bo Twoja dopamina będzie na dnie, ponieważ ty idziesz tam i wiesz: drinki, drinki, chlejesz. All inclusive. Jedzenie, szwedzki stół. Idziesz na jakąś podróż, ale nagle interesujesz się jednak tylko restauracja, bo to ci daje najwięcej tej sztucznej stymulacji. I nagle podziwianie przyrody, podziwianie innej kultury. Schodzi na drugi plan, dalszy plan, i jesteś rozczarowany są w pewnym sensie, bo. Dosłownie to samo mógłbyś uzyskać siedząc w Polsce, przed telewizorem, w sobie czy psiki, popijając piwkiem. No, może niekoniecznie takie same wrażenia, ale wiesz, mam na myśli to, że możesz też sobie pójść do jakiejś restauracji, możesz też się wybawić i sztucznie się stymulować, tak samo jak mógłbyś to robić w innym kraju. I nie na, to, nie na tym to polega. Jeżeli w taki sposób potraktowałbyś ten czas przeznaczony na tę wycieczkę, no to nie sądzę, żeby to ci się przydało. Nie sądzę, żeby to były dobrze spożytkowane pieniądze, bo pieniądze, które ty wydasz na taki all-inclusive, mógłbyś zainwestować w coś, co naprawdę przyspieszy twój rozwój. Nie mam na myśli tylko informacji, ale ogólnie, nie wiem, rozwój jakiegoś swojego biznesu czy czy nawet zaoszczędzenie sobie pieniędzy, aby móc uciec z pracy na etacie i mieć, mieć e, jakąś ramę czasową, gdzie możesz być bezrobotny i rozwijać swój biznes. To też jest bardzo ceniona wartość według mnie. Ale chciałbym Ci przedstawić też drugą stronę medalu takiego podróżowania. Szczególnie, jeżeli jesteś jakimś biznesmenem, jeżeli masz swoją firmę, czy rozkręcasz swój biznes. Wiele osób dąży do czegoś takiego, aby założyć swoją firmę, czy jakąkolwiek działalność, która daje mu przepływ pieniężny, czyli taki pasywny dochód który otrzymujesz nawet śpiąc, budzisz się i nagle o, zarobiłem więcej niż jakiś lekarz w Polsce, który spędził 30 lat na rozwijaniu kompetencji, aby to robić i musi teraz harować po 12 godzin, bzdry. I wiesz, takie osoby, które rozwijają swój biznes i dążą do tego, bardzo często dążą do takiego trybu życia, tak zwanego laptopowego milionera, czy z angielskiego digital nomad. Czyli sytuacja, w którym rozwiniesz swój biznes do tego poziomu i swoje umiejętności zarządzania czasem, outsourcing. Ludzie będą pracować dla ciebie i ty będziesz otrzymywał dochód i będziesz musiał w takiej sytuacji pracować jedynie z 2-3 godziny dziennie, co jest pikusiem, a przez resztę Czasu będziesz mógł się bawić, będziesz mógł chlać piña będziesz mógł się zażerać przy różnymi kąskami i owocami morza, będziesz mógł na Bahamach podróżować, na różnych jakich wie, w Nowych Jorkach czy coś. No ogólnie będziesz mógł zwiedzać sobie świat i mieć przy sobie laptopika i tam 2-3 godziny pracować i odhaczone, możesz później jakby skupić się na stymulacji, na zabawie. I ja bardzo długo dążyłem do czegoś takiego, ponieważ byłem do takiego trybu życia zainspirowany między m.in. przez takie książki jak Laptopowy Milioner oraz 4 e, tydzień pracy autorstwa Tima Ferisa, jednego z moich ulubionych autorów. I bardzo wydawało się to pożądanym trybem życia. To jest takie, wiesz, jak taka wczesna emerytura. Że ludzie... Bardzo często czekają na swoją emeryturę i hu hu, muszę zadupcać przez 60 lat, muszę nienawidzić swojego szefa, muszę pracować 8, 10, 12 godzin, drzeć się na ludzi w korkach i tak dalej, tylko po to, żeby na emeryturze w końcu się wybawić, jak już masz spróchniałe kości i nie masz w ogóle energii, witalności. To jest podobna rzecz, tylko taką emeryturę właśnie można sobie zagwarantować dużo wcześniej, jeżeli skupisz się w przeciągu kilku lat na rozwoju swojego biznesu. Jednak, jeżeli Ty będziesz ten biznes rozwijał w taki sposób, że raz na jakiś czas pieniądze, które zaoszczędziłeś na rozwój tego biznesu, będziesz wydała na takie podróże, to będziesz zirytowany i na pewno odroczysz w czasie szansę na swój sukces, szansę na rozwój tego biznesu, który, który to sukces sprawił, że Ty mógłbyś właśnie już taki tryb życia prowadzić. Ale... Zmieniłem trochę zdanie też odnośnie takiego trybu życia. Nie uważam, że jest to najlepsza forma życia, ponieważ wydaje się to piękne, ale jest to też pogoń za takimi hedonistycznymi przyjemnościami. Pusta stymulacja, gonienie za materialnymi dobrami, to nigdy nie zwiększa Twojego szczęścia długotrwale. Idziesz do takiego kraju, myśląc, że Twój biznes będzie w dalszym ciągu się rozwijał, nawet jeżeli będziesz te 2-3 godzinki pracował na laptopie pod pachą. I później będziesz na jachcie sobie chlał szampajna. A w praktyce wygląda to tak, że stymulujesz swoją dopaminę, zmniejszasz swoją motywację. Poza tym masz dużo mniejszą ilość takich brain pointów w Twoim mózgu. Brain pointy, tak w wielkim skrócie, są to takie ograniczone punkty w Twojego mózgu, które... Są zużywane przy każdej jednej decyzji, a mózg człowieka dosłownie dziesiątki, setki tysięcy decyzji podejmuje takich nieświadomych w naszej percepcji na przestrzeni jednego dnia. Nawet takie błahe decyzje typu hmm, jest to na spacerze iść w lewo czy w prawo i, i takie na przykład gry czy social media najwięcej, najwięcej zużywają tych brain pointów, ponieważ tam wiesz albo skrolujesz cały czas, zmiana kontentu, albo w grach wybierasz jakiś nowy dialog czy coś, im więcej tych brainpointów zużyjesz, tym później będziesz mniej produktywny, będziesz bardziej taki zmięty, niczym kutas po spuszczeniu się, nie? I um, właśnie jak... Chcesz dobrze dysponować tymi brain pointami, to powinieneś najważniejsze rzeczy, najcięższe rzeczy w pierwszej fazie dnia wykonać, a później, jak już koniecznie chcesz, to możesz jakieś takie, wiesz, stymulacje puste sobie wykonywać. Ale jak zrobisz wszystko najważniejsze w pierwszej fazie dnia, tak zwana zasada eat the frog first, no to już później wszystko z górki pójdzie. Ale jedziesz do takiego kraju i nagle myślisz, że będziesz produktywny, że Twój biznes będzie się rozwijał, albo chociaż będzie stał w tym samym miejscu, a jak wrócisz, to bardziej się nad nim skupisz. A w praktyce Twoje brain points są zużyte, ponieważ teraz nie masz wyrobionych nawyków w tym nowym otoczeniu i zwracasz uwagę na wszystkie te rzeczy, na różne dźwięki, na to, skąd sobie zjesz, czy zamówisz coś, czy nie, czy w tym apartamencie, w tym pokoju jest ogrzewanie, czy jest ciepła woda, jak, czy wygodne jest tutaj łóżko, czy się wyśpisz, nie wyśpisz się, bo z tych powodów, co mówiłem wcześniej. No i to się nawarstwia tak, takie wszystkie problemy, jesteś niezdecydowany, nie wiesz jeszcze, gdzie można sobie pójść, gdzie jest jakaś siłownia, sprawdzasz to cały czas. Twoja produktywność drastycznie spada. Dodatkowo, też z innej perspektywy na to popatrzmy. Mężczyźni czują się tylko i wyłącznie dobrze, kiedy wiedzą, co jest ich celem. Jeżeli nie wiesz, co jest twoim celem, powinieneś odciąć się od wszystkich zabijaczy czasu, od wszystkich social media, gier komputerowych, od używek i... Zamknąć się w pokoju albo w jakimś lesie przez dzień, dwa dni, w końcu to wpadnie do twojej głowy. Jak już znajdziesz swoją misję życiową, swój cel albo chociaż warstwę, jedną z tych celów, bo każdy ma taki dogłębny cel i trzeba realizować pojedyncze warstwy, aby się dostać do tego dogłębnego celu, to mężczyzna czuje się dobrze jedynie, jeżeli wie, co jest jego celem i rzeczywiście dąży do jego realizacji w procesie ozdobywania tego celu. Czuję się dobrze, a nie w tym ulotnym poczuciu szczęścia, które znajduje się na szczycie, gdy już osiągniesz ten cel. To jest bardzo takie antyklimatyczne, że to się stanie, ale jest to uczucie takie dziwne, dlatego żebyś ty znalazł nowy cel i dalej mógł się rozwijać. Ale osoby, które już powiedzmy rozwijają swój biznes do tego poziomu, że mogą sobie teraz podróżować i pracować 2-3 godziny dziennie i myślisz sobie, piękne życie, oh my gosh, I want this. Now you don't want this, because k***o, j*****a, szmato, piedolona. Wtedy tracisz poczucie tego celu, poczucie swojego powołania, spełnienia, gdy robisz co tylko wiesz, tak? na kolanie taką pracę, żeby tylko odbemnić swoje i skupić się na innych rzeczach, nagle zauważasz, że Twój stan psychiczny się pogarsza. Zwiększasz wtedy szanse na nawroty do przeróżnych uzależnień, jeżeli z jakich wychodziłeś w przeszłości i ogólnie zauważysz, że w takich krajach czujesz się tak przestymulowany, że już nie masz ochoty być produktywnym i ten moment, gdzie musisz siąść na te 2-3 godziny do tego laptopa i wykonać tę pracę, jest raczej męczący, ponieważ widzisz kontrast między tymi stymulującymi aktywnościami, które wykonujesz na przykład podróżując sobie w takim Kraju odwiedzając nowe restauracje i chodząc na jakieś atrakcje przeróżne, nie będziesz miał wtedy ochoty pracować. A nawet jeżeli będziesz to robił, to zaczniesz czuć się wypalony i wbrew pozorom dużo lepiej będziesz się czuł szczególnie jeżeli jesteś mężczyzną. Jeżeli będziesz dosłownie siedział przez te kilka lat w domu, przez nie wiem 5-7 lat i naprawdę skupiał się w 100% na rozwoju swojego biznesu, o ile biznes jest twoim priorytetem, ale mam tutaj na myśli taki priorytet, że właśnie gdybyś ty rozwinął swój biznes, no to wtedy będziesz mógł się cieszyć życiem, bo będziesz miał więcej czasu, tak jakby nie wiem, uważam, że Biznes, przedsiębiorczość powinien być chociaż jednym z priorytetów każdego człowieka, bo jak już to osiągniesz, ten przepływ pieniężny, to życie będzie łatwiejsze. Jasne, ktoś może powiedzieć: Pieniądze szczęścia nie dają. To jest zależne od kontekstu. Osoba, która jest biedna, która żyje w slumsach, jak zacznie nagle zarabiać 10 tysięcy miesięcznie przepływu pieniężnego, jej życie Obróci się o 180 stopni, i będzie nagle tak cudowne, i zacznie doceniać wszystko. Jednak osoba, która zarabia, nie wiem, 50K miesięcznie, już osiągnęła taki stopień dochodów, gdzie większe zarobki tylko i wyłącznie zwiększą jego wydatki na. Rzeczy materialne, na nowe kiksy, na nowe ubrania, na nową jakąś elektronikę, aparat, telefon, co nie daje ci szczęścia, a wręcz w dłuższym rozrachunku to szczęście obniża. I więc większe zarobki wtedy nie zwiększą Twojego jakby szczęścia, Twojego well-being, dobrego samopoczucia a często będziesz wtedy zaniedbywał inne obszary swojego życia, relacje międzyludzkie, swoją partnerkę, rodzinę, może dziecko jakieś masz, no i wtedy powinieneś właśnie zwolnić, to jest moment, gdzie wtedy uważam, że powinieneś skupić się na podróżach, bo podróże mają na przykład taką, taki też plus, dwa takie główne, że wiesz, przygotowujesz się na przykład do spłodzenia bachora, no to fajnie było sobie uświadomić, czy na pewno chcesz go wychować w tym kraju, czy uważasz, że ten kraj jest dla niego dobry, jeżeli oczywiście masz już przepływ pieniężny, który właśnie cię na to pozwoli, abyś ty mógł sobie wybrać w jakim kraju wychowasz dziecko? I jak odwiedzisz dużo różnych krajów, poznasz różne kultury, i zauważysz wtedy, że na całym świecie kultury się tak bardzo różnią, przeróżne zachowania ludzi, przeróżne jakieś poglądy, wartości i w niektórych krajach ludzie, w krajach wschodu przykładowo, ludzie są bardzo skupieni na swoim wnętrzu, na medytacji, na tym, że szczęście bierze się od wewnątrz, a w krajach zachodu ludzie właśnie są skupieni na ciągłej rywalizacji, na, na tym, żeby zwiększać swój status, żeby każdy wiesz, był lepszy od, od każdego, żeby się przechwalać i... Kraje wschodu pod tym względem na pewno wygrywają, jeżeli chodzi o twój stan psychiczny. Ale no wiesz, to nie znaczy, że kraje wschodu są lepsze. Każdy ma swoje preferencje, każdy ma predyspozycję do różnych rzeczy. Gdzie ci będzie odpowiadać kultura, gdzie będzie ona kolorować swoimi wewnętrznymi wartościami, to tam będziesz mógł wychować swoje dziecko. I dodatkowo, jeżeli chodzi o twoje wartości, to wartości, którymi się kierujesz, bardzo, ale to bardzo często są głupie, nieintuicyjne i ty powinieneś się ich wyzbyć, ponieważ one ci trują życie, a nawet nie jesteś tym świadomym. Przykładowo, kłócisz się z kimś. Wiesz, że ta osoba ma rację, ale w jakiś sposób Cię to uradziło, więc automatycznie budujesz jakiś kontrargument tylko po to, żeby się pokłócić. Albo opowiadasz jakąś historię o sobie z przeszłości. Zaczynasz ją podkoloryzować, żebyś jakoś, nie wiem, lepiej na niej wyszedł, albo użalasz się bardziej nad sobą, żeby, żebyś, wiesz, większe współczucie od strony innych brał. No i później ta narracja, którą opowiadasz tym innym, mimo że jest podkoloryzowana... Zaczyna się zakorzenienie w Twoim mózgu i Ty później już to traktujesz jak coś, co rzeczywiście się wydarzyło, i nie kwestionujesz tego w ogóle. Albo zamiatasz przeróżne niedokończone rzeczy pod dywan, i później myślisz że o tym, masz mniej energii, to jest tak zwana niedomknięta czakra, jak to mówi się w krajach wschodu. I ogólnie, no, ludzie mają takie przekonania, wartości, przeświadczenia i myślą, że wszystko, co oni sobie zakorzenili w mózgu, jest prawdą. A nie, bo to jest tylko i wyłącznie zależne od Twojej interpretacji tych zjawisk. Od tego właśnie, czy jesteś pesymistą, czy optymistą. Ktoś może powiedzieć, jakiś pesymista, że nie wiem, był jakiś wypadek obok niego i uuu, wszystko z mojej winy jestem przyczyną tego wypadku, i będzie się obarczać winą, stanie jakiejś depresji czy coś. A osoba, która jest pesymistą, stwierdzi, że było to dla bolesne doświadczenie, ale właśnie ten ból nauczył mnie najwięcej, przez to, że miałem takie zderzenie z rzeczywistością, że straciłeś jakąś bliską osobę i nagle będziesz mógł. Być silniejszy psychicznie dzięki temu, będziesz mógł mieć taki moment refleksji, który zakwestionuje twoje wartości. I tak samo kontemplacja śmierci, medytacja nad śmiercią, czy ogólnie po prostu posiadanie z tyłu głowy takiego podejścia, że okej, okay, kiedyś zginę. I to ci robi w mózgu coś takiego, że zaczynasz się zastanawiać, czy twoje poglądy, twoje wartości, którym się kierujesz, są na pewno racjonalne. Myślisz o twoim życiu w dłuższym rozrachunku, że to życie kiedyś się skończy. I nagle przestaniesz już mieć chęć imprezowania czy niszczenia swojego życia, marnowania czasu, i będziesz miał większą ochotę na danie się wszystko, na zostawienie po sobie jakiejś spuścizny, na dokonanie czegoś, co zmieni świat na lepsze, aby przedłużyć swój żywot. Twój żywot, wiesz, się kończy w teorii, jak się kończy twoje życie, ale jak dokonasz wielkich rzeczy, no to będą o tym mówić przez setki lat przez wieki tak na przykład Napoleon Bonaparte kiedyś był wielkim człowiekiem bardzo popularnym i no robił wielkie rzeczy ale teraz mówi się o nim chyba nawet więcej pozytywnych rzeczy niż mówiło się w jego czasach więc kontemplacja śmierci może ci naprawdę, naprawdę pomóc w zakwestionowaniu Twoich wartości, ale również podróże do innych krajów. Ponieważ gdy poznasz inne kultury, zobaczysz, że w innych krajach ludzie są bardzo mili, w drugich krajach ludzie są obojętni, a w tych są strasznymi hamami i się wszyscy dzigają, jak w UK. No to to też właśnie tak jakby. Będzie Ci mogło pokazać życie z różnych perspektyw i to wpłynie na Twoje przeróżne poglądy w przyszłości. Więc to są plusy podróżowania. I jak widzisz, podróżowanie ma swoje plusy, ma swoje minusy, jednak sporo kosztuje. Osobiście uważam, to jest moja subiektywna opinia, wiadomo, możesz się z tym nie zgodzić, możesz mieć inne poglądy. Bo ja, jak widzisz, regularnie zmieniam swoje poglądy na skutek zdobywania nowej wiedzy, ale z ilością wiedzy, którą mam na ten moment. Osobiście subiektywna moja opinia. Udzielałbym ludziom rady, takiej, że jeżeli masz ochotę zwiedzić jak najwięcej świata, może nawet całą kulę ziemską, skup się przez pierwsze kilka lat na rozwoju swojego biznesu. Pracuj po 10 godzin dziennie nad swoim biznesem. Jeżeli nie masz takiej możliwości, to rozwijaj go. Po prostu w weekendy, poza godzinami swojej pracy na etacie, nie musisz rezygnować z tej pracy, ale na pewno zwiększy to szybkość i zwiększy to szansę na rozwinięcie się swojego biznesu. Jeżeli zrezygnujesz z tej pracy, mając już zaoszczędzone jakieś pieniądze i wtedy skupisz się tylko i wyłącznie na tym, bo będziesz mógł więcej czasu przeznaczyć na to, to wtedy rozwinie się szybciej, będzie większa szansa, że osiągniesz ten sukces, wtedy będziesz mógł podróżować. Ale naprawdę polecam Ci, skup się na swoim celu, skup się na rozwoju tego biznesu, osiągniesz wczesną emeryturę, przepływ pieniężny. Wtedy rób co chcesz. Będziesz mógł się bawić, będziesz mógł imprezować, będziesz mógł chlać piniakolady na Bahamach, będziesz mógł walić koks i ruchać z dziwki po klubach. Jeżeli tego chcesz, to życzę Ci pomyślności. tym mi życz, żebym się nie udał bardziej, bo mam 21 grudnia, czyli jestem pierwszy dzień po Wigilii i bardzo się wczoraj ograniczałem, ale już się utyłem 2,5 kilo, co mnie dziwi, bo naprawdę mało jadłem. Szkoda tylko, że nie mogłem spać w Całą noc i w środku nocy stwierdziłem, ach z tym idę po sernika. No i się budzę już tłusty. A przede mną jeszcze kilka dni wdypcania tych placków i sałatek. Bo z jakiegoś powodu moja rodzinka zawsze robi tyle żarcia na święta, że no, myślę, że starczyłoby to na wychowanie konkretnego bydła, świniaków i krówczaków na jakiejś farmie. Ale później będzie galanie. Przecież jesteś taki chudy, musisz to zjeść, przecież się zepsuje. No dobra. Ja i moje zaburzenia odżywiania i potem żyję, ale to, co za życie, kurwa. Sznur na szyję już nie żyje, bo jestem tak tłusty i wstydzę się nagrywać. Już się trochę wstydzę nagrywać, patrząc na siebie, ale no jeszcze się aż tak nie ulałem. Pewnie jutro będzie inna postać rzeczy i trzeba będzie się przygodzić. No ale co? Napier Mamy dalej. Jeżeli chciałbyś otrzymać ode mnie więcej informacji, nauczyć się więcej rzeczy, zapoznać się z ofertą mojego kursu, jak odnaleźć szczęście, wszystko masz napisane w opisie poniżej. Widzimy się za kilka dni. Ucz się, wykorzystuj to i czerp z tego radość. Na razie.